za to, że rolnicy mogli w spokoju tegorocznym zebrać plony ziemi, że Bóg ustrzegł od klęsk, gradu, ognia, wodzi. Chcemy również prosić o błogosławieństwo Boże dla wszystkich rolników, aby Bóg błogosławił im w tej ciężkiej i trudnej pracy. Dożynkowego organizowanego tradycyjnie właśnie u nas. Serdecznie witam w naszej wiosce gospodarza gminy Borowa i gospodarza dzisiejszej uroczystości pana wójta Władysława Błażeńskiego. Szanowni Państwo, ale jesteśmy tutaj po to, aby świętować lokalną uroczystość. Uroczystość związaną z zebraniem plonów, z wykonaniem wieńców żniwnych i poświęcenie ich dzisiaj w kościele. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim rolnikom, którzy pracowali na ten chleb, który został w tym roku zebrany. Dzięki Panu Bogu, dzięki Matce Bożej obchodzącej dzisiaj swoje święto, plony z naszych pól zostały zebrane. Dziękuję wszystkim tym, którzy do tego się przyczynili. Szanowni Państwo, to, że te wieńce są tak piękne tutaj przed nami, zasługa ludzi, którzy podjęli się obowiązku przygotowania tych wieńców, przygotowania całego obrzędu tradycyjnego, obrzędu dożynkowego. Dziękuję wsi Surowa z panem sołtysem na czele, z kołem gospodyń wiejskich, ze strażakami i wszystkimi, którzy pracowali, aby nas tutaj dzisiaj przyjąć. Pięknie jest naprawdę, bo jak zobaczyłam dzieciaki w tych wiankach, młode, śliczne dziewczyny, chłopców tu siedzących, ale i tych wszystkich, którzy razem z wieńcami przyszli, mamy, babcie, dziadków, to łza się w oku kręci. Za tą tradycję,
międzyrocznikowy, za szanowanie pracy. Zawsze trzeba podziękować. Wszystkim Państwu, którzy pracowali na polskiej ziemi, kołom gospodyń wiejskim, wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszych dożynek, serdecznie podziękować i pogratulować za to, że dzięki Wam na polskim chlebie nigdy, przepraszam, na polskim stole nigdy nie brakuje chleba. Również chciałem podziękować ruchom strażakom, którzy nam są szczególnie bliscy, bo oni również są rolnikami. Oprócz tego, że pracują ciężko na roli, również niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dzień dzisiejszy to jest Wasze święto, bo zakończone zostały żniwa i ten trud dzisiaj tutaj podsumowujemy. Dziękujemy Bogu za to, że udało się te piękne plony zebrać i możemy przez cały rok z nich korzystać. Rolnik to umiłowanie do ziemi. Każdy rolnik kocha swoją ziemię i ta ziemia staje się mu podporządkowana, jeżeli o nią dba. Życzę wszystkim rolnikom, aby ta ziemia rzeczywiście ich słuchała, żeby to, co zasiali, szczęśliwie zebrali i żeby te plony, które są, były naprawdę dobre i obfite. Polskiego i święto rolnika, święto Matki Boskiej Zielonej. To dziś święto polskiego rolnika, dlatego chylimy czoła przed Wami, drodzy rolnicy. Rolnictwo w Polsce jest dzisiaj pod kreską. Rolnictwo w Polsce jest niedoceniane. Mówi się, że przyjdzie czas, kiedy braknie żywności. Ale póki polski rolnik będzie pracował na naszej ziemi, żywności nam nie może braknąć. Szanowni Państwo, róbmy wszystko, żeby ta polska piękna ziemia była cały czas w naszych rękach. Jesteśmy obok sąsiadami. Jak powiedział Pan Wójt na samym wstępie, kiedyś dzieliła nas rzeka Wisła. Dzisiaj nas połączyła. Dzisiaj do Państwa, drodzy Państwo, mamy tylko dosłownie 6 minut. Z tego się bardzo cieszymy. To, co się wydarzyło w roku ubiegłym, w listopadzie, naprawdę zbliżyło nasze regiony. Za to naprawdę dziękujemy serdecznie wszystkim samorządowcom, mieszkańcom tego regionu. Rządy, nasze gminy współpracują i współpracowały, współpracują i będą współpracować nadal. I ja tylko powiem tylko tyle. W imieniu samorządu po Anicku chciałem serdecznie podziękować szczególnie rolnikom za ich trud, za tą ciężką pracę. Do południa byliśmy wszyscy w kościele, dziękowaliśmy Bogu za stawiennictwo Matki Boskiej w niebo wziętej, za plony tego roku. Ale w tej chwili właśnie się wszyscy bawimy i cieszymy. I jest to w zasadzie święto dzisiaj polskiego rolnika. Ja też jestem rolnikiem i mamy wielką satysfakcję, żeśmy w tym roku zebrali wspaniałe plony, bo tak trzeba powiedzieć, że plony były w tym roku bardzo dobre. Zebraliśmy je bez trudu, pogoda nam służyła i z tego możemy się jak gdyby cieszyć. Ale jest to jak gdyby nasz połowiczny sukces, bo mimo, że mamy wspaniałe plony, mamy osiągnięcia, to nie jest doceniana na chwilę obecną praca rolnika. Ceny na wszystkie płody rolne są bardzo niskie. Dlaczego idziecie sprawiedliwie? Nie dużo, nie mało. Tak, żeby dla wszystkich stało.
skrzypki, jakich w Polsce mało. Dużo zacnych gości dziś tutaj zjechało. Dużo zacnych gości dziś tutaj zjechało.